Siema widzowie, dzisiaj sobie wam przedstawię trzy inwestycje, które fajnie byście mieli, które wam szybko zwrócą kaskę, na których szybko w sumie zwrócą kaskę, na których szybko sobie zarobicie, to będą jedne z szybszych sposobów, moim zdaniem, które wam oddadzą fajnie, przedstawię kilka propozycji swoich i które po prostu w krótkim czasie powinny oddać wam i powinniście na tym ładnie zarobić, więc coś, a ja tak na szybko wstępnie. Monster odcineczka, kim jest strona Skinsmonkey Oczywiście strona wymiany swoich skinów, link strony macie w opisie Tutaj macie darmowe 5 dolarków z kotem Elzar przy wymianie, więc bardzo spoko oferta tak naprawdę za darmo jest 5 dolarów. Możecie mieć swoje drogie skiny przykład na kilka tanich, albo kilka tanich na jakiegoś drogiego. Plus tego strona wam wlicza 35% bonusu z moim kodem, czyli bardzo dużo. Bo przy doładowaniu przez 100 dolarów dostajecie jeszcze 35 dolarów dodatkowo, czyli bardzo spokojny sposób na Steam. A do tego jeszcze strona wam nie wliczy naklejek. Przez to możecie tutaj poszukać kraftów, które będą naprawdę dużo warte i też się dodatkowo sprzedać drożej. Czyli według mnie. Po prostu lepszy sposób na doład doładowanie pieniążków sobie e, na Steamka. Ale no to jak to woli, troszkę trzeba poszukać. E, ale no coś naklejają, no zdarzają naklejki za 300, 400, 500, 600 zł e, na tych skinach, nawet pewnie droższe. Ja takie najdroższe znajdowałem. E, I tutaj naprawdę można fajnie na tym zarobić. Jeszcze przypomnę, że macie w opisie konkursy. Dwa linki są również w opisie. E, no i co, przechodzimy do filmu. Od tych tanich inwestycji, które polecam i są podniakami, są szybkim zarobkiem, to oczywiście strzynia załamania i skrzynia. Oj, coś tam mi pykło. Strzynia załamania i skrzynia ukąszenia węża. Dlaczego podaję te dwie skrzynie, czyli ukąszenia i załamania? Gdyż nie wiemy, która wypadnie z dropu. I śmieszną sprawą to jest to, że to mówiłem, że załamania przebiła skrzynia odrzutu i jest po prostu od niej droższa już o prawie 20 groszy. No w sumie to 13, no ale niedługo pewnie będzie o 20. Jak skrzynia odrzutu, jeszcze sobie spadnie. To też by się przydało, mi nagrać film, że będzie spoko inwestycją Bardziej potem załamania wiadomo, bo jest pewniejszym, pewniejszym sposobem, że ona spadnie Ale ukończenie węża też nie jest złą skrzynią, przypominam, więc Te dwie skrzynie są na wylocie tak naprawdę z dropów Więc są to dobre i szybkie inwestycje, bo jak jednak wyleci To praktycznie zrobimy z tego dwukrotność I na szybkim, oj nie to I na szybkim inspidranie. Apex Glitter, który już polecałem i znowu Wam polecę. Dlaczego wybieram Apex Glitter z Paryża? Tak? Wiem, wiele osób się znajdzie. Jest to dosyć ryzyk... To jest najbardziej ryzykowna w tym odcinku inwestycja. Jest to inwestycja w Apexa, która jest naklejką prześliczną i bardzo pewnie będzie obstawiam, że pożądaną. Według mnie, oczywiście, to jest moja opinka. I jest to naklejka tania, która już na przykład miała spoko górki. Teraz sobie teraz pada z I ja bym jeszcze trochę poczekał i złożył jakieś fajne zamówienia. Tylko, że nie, nie wiem jak się zareaguje Paryż po promocji. I poczęły się na taką naklejkę, bo ona po jakiś czas po promocji naprawia. Może fajne pieniążki kosztować i będzie na nie można spoko zrobić. Naklejka na broniach wygląda bardzo dobrze, możecie sobie sprawdzić, mi się ona naprawdę podoba i według mnie będzie bardzo naklejana. Jeszcze po promce i będzie pożądana. No i ostatnią rzeczą, jaką będzie, to będzie e, e, jakby insek, która zwróci wam pieniążki, tylko zwróci, zrobicie na nie, nie wiem, że zwróci, tylko będzie chwilę trzeba poczekać i będzie się powoli do góry rosła, gdyż ceny po prostu tych kapsuł są bardzo niskie. E, czyli, czy bym jakieś spadki, raczej nie. E, raczej teraz już te ceny, będą sobie powoli, powinny szybować w górę e, I nie jest to jeszcze najgorszy sposób na zakup, czy znaczy sposób, e, czas na zakup Tutaj widzicie trochę legendy podbiły, więc można by było poczekać na jakieś spoko, troszkę lepsze e, Okres, aż sobie trochę by podupadło Ale no wiadomo, jak kto woli Kwestia czasów, to i tak wam oddam po jakimś niedługim czasie, więc to serdecznie polecam, no i to taki szybki speedrun Jak macie jakieś fajne pomysły na film zapraszam do komentarzy I co? To było tyle, trzymajcie się, cześć Cześć, cześć